Adrian Lepojonka na torze 8, Agros Zamość, na torze 7 Sebastian Libura, MOS CSIR Dąbrowa Górnicza, na torze 6 Tomasz Bajraszewski, Wektra Włocławek, środkowy tor zajmuje Marek Zakrzewski, AML Słupsk, na torze 4 Michał Gorzkowicz, Wawel Kraków, na torze 3 Radosław Lach, MKL Toruń, Michał Augusten, Stal Mielec, na torze 2, na pierwszym Paweł Wróbel, Orkan Września. Już pomijając to, co powiedziałem wcześniej, ale wczorajsza też rywalizacja na ostatniej zmianie sztafety sprinterskiej Marka Zakrzewskiego i Radosława Lacha również naprawdę przykuła bardzo dużą naszą uwagę i też spore emocji. No, 200. Szybciej na mecie był tym razem Lach niż Zakrzewski. No jestem właśnie ciekawy, czy panowie mają sobie coś do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o swoje sprinty, czy Zakrzewski oraz Lach będą w stanie tutaj rywalizować, na pewno będą w stanie rywalizować na tym najwyższym poziomie. Zobaczymy, kto na te 200 metrów okaże się być lepszy. Już wszystko było gotowe i ruszyli. Gaz do dechy. Marek Zakrzewski bardzo mocno od samego początku. Też Radosław Lach. Na 100 metrów Zakrzewski zdecydowanie prowadzi. On pędzi być może po rekord Polski. 18, 19, 20 i 20, 92. Rekord Polski do lat 18. To jest wiatr 0,1 metra na sekundę. Marek Zakrzewski zamyka temat, zamyka grę. Bije 21 sekund. No coś cudownego, naprawdę pobiegł niesamowicie, odsadził całą swoją resztę, całą stawkę, tutaj widzieliśmy podczas cieszenia się, że ucierpiał jeden z zawodników, no ale to nic dziwnego, tutaj naprawdę są emocje niesamowite, 20,90 jednak, jest poprawka, także jeszcze dwie setne sekundy szybciej, także co, no nieprawdopodobne. Szaleństwo, szaleństwo. Przebita bariera 21 sekund przez Marka Zakrzewskiego, tym samym dołącza do w tej chwili piątki zawodników, no on będzie tym szóstym, który w rankingu światowym biega poniżej 21 sekund, ale my mówimy tutaj o Polaku, my mówimy tutaj nie o, nie wiem, Tajlandczyku, Amerykaninie czy kimkolwiek innym. 20,90 Marka Zakrzewskiego, ruszył jak z katapulty. Z bloku startowego tak naprawdę wiraż nie stanowił dla niego zbyt dużego problemu, a kiedy zauważył już metę na 100 metrów przed nią, no to w zasadzie siła przyciągania, on był silniejszy od grawitacji, jeżeli by oczywiście było to wertykalna, jeżeli byłaby to wertykalna perspektywa. Marek Zakrzewski, rekord Polski do lat 18.